Witajcie na kolejnej lekcji historii. Dzisiaj opowiem Wam o pierwszej wolnej lekcji. W 1592 roku umiera Zygmunt August, umiera bezpotomnie i umiera nie zostawiwszy żadnych wskazówek co do tego kto po jego śmierci ma zostać królem Polski. Taka sytuacja zdarzyła się w historii Polski po raz pierwszy. Co prawda formalnie szlachta wybierała króla już od czasu śmierci Kazimierza Wielkiego, rok 1370 ale wtedy zawsze było z góry wiadomo, kto powinien zostać wybrany, albo był ograniczony gron osób, pośród których szlachta mogła wybrać króla. Przypomnijmy w skrócie. Umiera Kazimierz Wielki, zgodnie z układem dynastycznym, który zawarł, królem Polski miał być Ludwik Węgierski został królem Polski Ludwik Węgierski. Umiera Ludwik Węgierski, zgodnie z układem, jaki zawarł ze szlachtą, królem Polski ma jedna z jego córek trwają negocjacje, która ostatecznie Jadwiga zostaje królem Polski umiera Jadwiga, królem jest jej mąż Jagiełło, umiera Jagiełło no ale zostawia synów, starszy z tych synów zostaje królem Polski, czyli Władysław, zany później Warnyczykiem. no i potem mamy elekcję w ramach rodziny Jagielonów. po Warnyczyku jest jego brat Kazimierz Jagiellończyk potem dzieci Kazimierza Jagielonczyka, kolejno Jan Olbracht Aleksander Zygmunt Stary, potem syn Zygmunta Starego, Zygmunt August, no umiera Zygmunt August i tutaj szlachta właściwie ma wolną rękę, kogo wybrać na króla. Sytuacja taka zdarzyła się po raz pierwszy, trzeba było więc też wypracować pewne procedury. No i tutaj doszło do sporów, jak w każdym demokratycznym państwie, ja przypominam, że w Polsce wtedy była demokracja szlachecka, chodziło o rzeczy ważne, istotne, powiem, decydowano o sposobie wyboru króla i to, co wymyślono wówczas, czyli po śmierci Zygmunta Augusta, było realizowane w Polsce właściwie przez następnych 200 lat, czyli do czasu wyboru Stanisława Augusta Poniatowskiego. Pierwszy problem, jaki się pojawił, to kto ma być interreksem. Interreksem, czyli kto ma sprawować władzę między królami, czyli po śmierci starego króla, a przed wyborem nowego króla. Katolicy chcieli, aby to był prymas polski, czyli dostojnik kościelny, Wtedy prasem Polski był arcybiskup Gnieźniński Jakub Buchański. Szlachta protestancka chciała Jana Firleja, marszałka Wielkiego Koronnego. Ostatecznie ten spór wygrała szlachta katolicka i tym pierwszym intereksem dostał Jakub Buchański, tak było odtąd zawsze. Czyli prymas Polski miał ten szczególny tytuł intereksa. Jeżeli będzie w Polsce bez królewie, to właśnie prymas Polski będzie zastępował króla. Będzie miał ten tytuł intereksa. No ale to nie koniec rzeczy, które trzeba było ustalić. Trzeba było ustalić również, gdzie ma się odbyć elekcja. Dwa miejsca rywalizowały ze sobą: Warszawa i Lublin. Katolicka szlachta była za Warszawą, ponieważ na Mazowszu mieszkało dużo ubogiej szlachty, szlachty zaściankowej. No i ta katolicka szlachta się bała, że jak elekcja będzie gdzieś daleko od Mazowsza. Nawet w Lublinie, to wielu z tych ludzi nie dotrze do Lublina, bo będzie dla nich za daleko, za wysokie będą koszty takiej wyprawy. Z tych samych powodów szlachta protestancka chciała, aby lekcja była w Lublinie, no ponieważ miała nadzieję, że ta uboga szlachta do Lublina nie dotrze, a w lubelskim było sporo szlachty, która przeszła na protestancy, przeszła na Kalwinizm. Ten spór również wygrała szlachta katolicka. Zadecydowano, że elekcja odbędzie się w kamieniu pod Warszawą. I kolejna, trzecia sprawa, którą trzeba było rozstrzygnąć, to była kwestia, jak się będzie tego króla wybierać. Czy tego króla wybiorą tylko posłowie, czy też cała szlachta. No i tu zwyciężyło przekonanie, że wybioru dokona cała szlachta, która przybędzie na polekcyjne. Tak zwana lekcja viritim, mąż w męża, czyli lekcja powszechna. I tak rzeczywiście od tej pory było. Te trzy rzeczy, które ustalono, były przestrzegane podczas wszystkich następnych elekcji. Czyli, intereksem był prymas Polski, miejscem wyboru króla był kamień pod Warszawą, czyli obecnie dzielnica Warszawy Wola. I elekcja miała charakter powszechny czyli, każdy szlachcic, który przybył na pole elekcyjne, w tej elekcji uczestniczył. Jak się szacuje, w pierwszej wolnej elekcji, o której dzisiaj mówimy, miał uczestniczyć 50 tysięcy ludzi. Ale to nie koniec ważnych ustaleń. Szlachta bowiem bała się absolutyzmu. Bała się, że nowy władca może obalić demokrację szlachecką. Nie chciała się przed tym zabezpieczyć. Dlatego spisano takie najważniejsze zasady ustrojowe. Dzisiaj mi powiedzieli, że spisano taką swoistą konstytucję pospolitej Szlacheckiej. Część zasad była już wcześniej w różnych przywilejach i je tu powtórzono, część była dopisana dopiero w czasie pierwszego bezkrólewia. Jakie były te najważniejsze artykuły Henrykowskie? Wolna elekcja, czyli zakaz dziedziczności tronu. Król miał zwoływać Sejm nie rzadziej, jak co dwa lata na sześć tygodni. Sejm musiał wyrażać zgodę na pospolite ruszenie, cła nowe podatki. Senat miał kontrolować politykę zagraniczną króla. Miał wyglądać to w ten sposób, że czterech z tych szesnastu przez pół roku było stale przy królu, jak gdyby nadzorowało zgodność polityki zagranicznej króla z interesem Rzeczpospolitej. Zakaz wyprowadzania pospolitego ruszenia poza Polskę bez zgody szlachty, bez zgody Sejmu. Wojsko Kwarciane, to co pojawia się za Zygmunta Augusta. Zwierzchnictwo szlachty nad ale szlachta była inteligentna, szlachta miała świadomość, że może zadać żyć się władca wiarołomny, władca, który podpisze wszystko, złoży przysięgę, nawet na Ewangelię, a potem to złamie. W związku z tym był jeszcze punkt jeden istotny i kluczowy. Prawo wypowiedzenia posłuszeństwa królowi. Szlachta mówi władcy, jeżeli złamiesz to, do czego się zobowiązałeś, to my wypowiemy tobie posłuszeństwo. To my sobie poszukamy innego króla. Kiedyś bardzo to krytykowano, kiedyś mówiono, że to taki przejazd warholstwa szlachty, przez znowu pryzmat późniejszych wydarzeń, przez to fatum upadku I Rzeczypospolitej. Ale tak naprawdę, jak się temu przyjrzeć, to jest rozwiązanie bardzo nowoczesne. Okazuje się bowiem, że szlachta polska w XVI wieku wyprzedzała oświecenie z XVIII wieku z tą koncepcją umowy społecznej. Jak się dobrze przyjrzymy, no to mamy tu realizację koncepcji umowy społecznej. Umawiamy się z władcą, masz nami rządzić, dajemy ci warunki, na jakich masz nami rządzić, a jeżeli te warunki złamiesz, no to łamiemy ci, wypowiadamy ci posłuszeństwo. Ty złamałeś zasady, no to przestajesz być naszym królem. Jak poczytamy deklarację niepodległości Stanów Zjednoczonych, to tam jest podobne uzasadnienie. Król Jerzy jest tyranem, więc my wypowiadamy o posłuszeństwo. To, co wymyślono, pisano w oświeceniu, mamy tutaj już w praktyce zastosowane w artykułach Henrykowskich. Ale szlachta bała się jeszcze jednej rzeczy. Bała się, że to, z czego Polska słynęła tolerancja religijna, może być zagrożona przez nowego monarchę. Że ten monarcha może przybyć z obcego kraju, gdzie nie ma tolerancji religijnej i może Tą tolerancję religijną panującą w Rzeczpospolitej złamać. 28 stycznia 1593 roku uchwalono akt Konfederacji Warszawskiej. Z projektem takiego aktu wyszedł Piotr Zborowski, przywódca Stanisława Profrancuskiego. Projekt opracowała specjalna komisja, której przewodniczył biskup katolicki Stanisław Kankowski. W połowie tą komisję tworzyli senatorowie, a w połowie posłowie szlachetcy, Zarówno katolicy, jak i protestanci. Konfederacja warszawska jest aktem prawnym wyjątkowym na skalę całego świata. Jest aktem zupełnie niezwykłym. We wstępie do aktu Konfederacji warszawskiej czytamy: A iż rzecz pospoli tej naszej jest różność w sprawie religii chrześcijańskiej. Wobec tego trzeba zapobiegać, wracam do tekstu. Aby z tej przyczyny między ludźmi rozterka, jaka nie wstała, którą po innych królestwach jaśnie widzimy, dlatego, wracam do tekstu, obiecujemy to sobie wspólnie za nas i potomków naszych na wieczne czasy, pod obowiązkiem przysięgi, uczciwością, honorem i sumieniem naszym, pokój między sobą zachowywać, a dla różnej wiary i odmiany w Kościele krwie nie przelewać, ani karać konfiskatom dóbr, poczciwością, więzieniem i wygnaniem i żadnej, ani urzędowi do takowego postępowania żadnym sposobem nie pomagać. Przeciwnie. Gdzieby ją kto przelewać chciał z tej przyczyny, zastawiać się o to wszyscy będziemy powinni, nawet i w takim wypadku, choćby też pretekstem dekretu albo za postępkiem jakim sądowym kto czynić chciał. Co mówi szlachta? Że Polska jest krajem tolerancyjnym, że nie pozwolą oni na to, aby ktoś przelewał krew z powodów religijnych, że nie pozwolą, żeby komuś zabierano majątek z powodów religijnych, aby kogoś karano więzieniem czy wygnaniem z powodów religijnych. Że każdy ma prawo do urzędów, obojętnie od tego, jakiego jest wyznania. Nie znajdziemy takiego aktu w żadnym kraju ówczesnej Europy, w żadnym kraju wczesnego świata. W Niemczech wojny religijne kończy. Pokój w Augsburgu, czyja władza tego religia? Władca Bawarii czy władca Saksonii mogą wybrać sobie religię, ale poddani nie mają takiego wyboru. Jak wyznają inną religię niż panujący, są obywatelami drugiej kategorii. A tutaj mówi się o tym, że wszyscy są równi. Rzecz unikalna. I co jeszcze ważne? że w praktyce tak było. Jak popatrzymy sobie na historię Polski, znajdziemy wiele osób odgrywających dużą rolę polityczną, nie katolików, prawosławnych, protestantów, różnych wyznań. Przejdźmy do opinii historyków. Historyk Stanisław Płaza zapisał, uchwała o pokoju religijnym miała wiązać na stałe jej sygnatariuszy. Którzy również zobowiązywali przyszłego lekta zaraz na wstępie aktu konfederacji, poprzysiąc pokój pospolity między rozerwanymi i różnymi ludźmi wierze i nabożeństw. Od tej pory, to już mój komentarz, każdy monarcha przed koronacją musiał zobowiązać się do przestrzegania no właśnie tolerancji, tolerancji religijnej. Warto tu może zaznaczyć, że na przykład równouprawnienie polityczne katolicy w Anglii zyskali dopiero w 1829 roku, a w Danii jeszcze później, 20 lat później, w 1849 roku. Podróżnik angielski Morrison pisał o schyłku XVI wieku. Żaden kraj na świecie nie jest do tego stopnia dotknięty różnością poglądów religijnych. To on w Polsce tak pisał. Powstało powiedzenie, że jeśli ktoś stracił wiarę, to powinien znaleźć ją w Polsce. Eseista historyczny Paweł Jaśnica zauważył gorzko. Z konfederacji warszawskiej bije blask większy niż tuzina wygranych bitew. Europa przestała go dostrzegać, odkąd Rzeczpospolita zaczęła przegrywać batalie. Jeszcze jeden historyk, profesor Jerzy Kłoczowski. Jak się zacznie mówić o Rzeczpospolitej, to ludzie gęby otwierają i mówią: to kapitalna sprawa. Że było takie historyczne doświadczenie wielokulturowości. Ograniczmy się do Warstwy Szlacheckiej, liczyła milion ludzi. Katolicy, prawosławni, Kalwinni mówili po polsku, niemiecku i ukraińsku. Bez zrealizowania. To jedno z ciekawszych doświadczeń europejskich. Konfederacja Warszawska proklamowała wolność religijną. Wtedy nikt inny tego nie uznawał ani w świecie katolickim, ani prawosławnym, ani islamskim. Do tej tradycji mają pełne prawo i Litwini, i Ukraińcy, i Białorusini. Bo nie tylko król polski tak nakazał, ale i przegłosowało to. 70 sejmików od Kijowa po Gdań. Warto zwrócić uwagę na to, o czym mówi Kłoczowski. To nie tylko ci ludzie gdzieś tam na sejmie, ale sejmiki szlacheckie, czyli ludzie na prowincji tak zwanej, to nie tylko Lita. 70 sejmików. Od Kijowa po Gdańsk zatwierdziło Konfederację Warszawską. Niezwykła rzecz, wspaniała rzecz, świadcząca o głębokiej mądrości politycznej naszych przodków. Mówiłem już, że ustalono zasady elekcji, mówiłem już o tym, że spisano zasady ustawy, czyli artykuły Henrykowskie, mówiłem już o tym, że pojawiła się Konfederacja Warszawska. Ale to nie koniec. Jeszcze jednej rzeczy wypadałoby tu powiedzieć o paktach konwenta. Szlachta była na swój sposób chytra, i doszła do wniosku, że skoro ma coś tak atrakcyjnego do oddania komuś jak korona Polski, jak władza nad jednym z największych państw ówczesnej Europy, no to można od kandydata do tej korony zażądać jeszcze dodatkowych korzyści dla siebie, dla państwa. No i z tych korzyści nazwano paktami konwentami. Artykuły henrykowskie się nie zmieniały. Te same artykuły henrykowskie zaprzysięgał Henryk Walezy, Stefan Batory, Zygmunt III Waza, Władysław IV i tak dalej. Pakta konwenta układano dla każdego króla oddzielnie, chociaż niektóre zapisy się tutaj powtarzały. Dla Henryka Walezygo wpisano m.in. jakie rzeczy? Że eskadra floty francuskiej wpłynie na Bałtyk. Dlaczego? Bo Francja miała silną flotę. Polska tej floty nie miała. No więc liczono na to, że jeżeli Francuz został królem Polski, no to niech nam pomoże. tak? Niech sprawi, aby flota francuska wpłynęła na Bałtyk i pomogła nam w zmaganiach z Moskwą. Przymierze polsko-francuskie. Na tej samej zasadzie. Jest Francuzem. Niech pomoże nam zawrzeć taki ścisły związek z Francją. Czy podźwignięcie Akademii Krakowskiej. Ten najstarszy polski uniwersytet. Popadł pewien kryzys, szlachta liczyła, że król z własnej kieszeni pomoże w odbudowie potęgi Akademii Krakowskiej. Tak jak już mówiłem, miano wybrać pierwszego króla w kamieniu pod Warszawą. Przyjechało około 50 tysięcy ludzi. Kandydatów było kilku i to kandydatów niektórzy mogą dzisiaj budzić wręcz dziwienie. Do korony polskiej aspirował Iwan IV Groźny, okrutny władca Rosji. Jan III Waza, król Szwecji, Albert Duchontoller, książę pruski, lennik polski, Ernest Habsburg, syn cesarza Maksymiliana II, No i Henryk Walezy, młodszy brat króla francuskiego Karola IX. No i z tego grona szlachta wybrała Henryka Walezego. Tym pierwszym królem wybranym przez szlachtę w wolnej elekcji został Henryk Walezy. Henryk Walezy kiedy się dowiedział, że ma poprzysiąc te wszystkie rzeczy, o których mówiliśmy wcześniej, wzbraniał no, się przed tym, nie miał na to ochoty, no, ale ostatecznie przymuszony nie, zaakceptował te warunki, które postawiła mu szlachta, czyli za przyciąg zarówno Konfederację Warszawską, jak i artykuły, jak i artykuły Henrykowskie. Tak więc w kwietniu 1573 roku po raz pierwszy Polacy wybrali wolnej elekcji króla, był nim Henryk Walezy, Henryk Walezy rządził Polską bardzo krótko, bo już latem następnego roku, dokładnie 18 czerwca 1594 roku, Henryk Walezy z Polski po prostu uciekł. No nie wyglądało to tak, że gdzieś tam na sznurze po oknie, ale wyjechał po prostu z kraju do Francji. Dlaczego? Bo dowiedział się, że umarł jego brat Karol IX, i chciał objąć tron we Francji. Rzeczywiście ten tron francuski objął i jest królem francuskim jako Henryk III. No więc sytuacja jest dość dziwna. Nie ma króla, król jest gdzieś tam nad Sekwaną zamiast być w kraju nad Wisłą. Toczą się z nim negocjacje. Henryk Walezy chętnie by został i królem Francji i królem Polski, czyli połączyłby te kraje unią personalną, ale chciał rządzić Polską z Paryża. Szlachta polska nie wyobrażała sobie takiej sytuacji, nie chciała. Żądała, żeby Henryk Walezy wrócił do Polski. Henryk Walezy do Polski wrócić nie chciał wolał tron francuski od tronu polskiego. W związku z tym po roku negocjacji ogłoszono królebie i wybrano nowego króla, o tym przy innej okazji. Tym nowym królem będzie ostatecznie Stefan Bator. Czyli ten pierwszy król polski okazał się takim wyborem nie do końca udanym. Nie wiemy oczywiście, jakim królem był Henryk Walezy, gdyby nie opustoszał tron francuski i do tej Francji z Polski nie wyjechał, Natomiast to, co wypracowano wówczas, 1572-1573 rok, to było stosowane szeroko później podczas kolejnych wolnych elekcji. Czyli to pierwsze bezkrólewie kończy w pewnym sensie taki proces budowy ustroju demokracji szlacheckiej. Potem dojdą jeszcze pewne reformy Stefana Batorego, o czym na następnej lekcji, i zapanuje pewien mara stagnacja. Dopiero w czasach Stanisławowskich nastąpią kolejne radykalne zmiany ustroju Polski. I kończąc już tą dzisiejszą lekcję, kończąc tą dzisiejsze spotkanie, warto patrzeć na to wspaniałe dzieło naszych przodków, jakim była demokracja szlachecka, z takiej właśnie perspektywy, że był to kraj, który zapewniał obywatelom poziom wolności niespotykany w żadnym innym kraju ówczesnej Europy i nie tylko.